Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpion, to jest już 32 odcinek z Wiedźmina 2, Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Okej, okay, chcieliście proszę. Pozbyć się harpii. Latająca zgnilizna. Zniszczyłem ich gniazda, prędko się nie odrodzą. Ha, tak mi mów, zasłużyłeś na nagrodę. Dzięki. O, 200, czekaj, coś tam było. Podstawy... Nieśmiertelnik albo... Dostałem te książki, really? Aha, no to fajnie. Też lubię. Buty z utwardzonej skóry. Czy to nie są te same? Są epickie. Czyli wszystko lipa, mówiąc wprost. Dobra, mamy jakieś tutaj misje jeszcze? Do dzienniczka zajrzyjmy. Królewska krew, to już jest fabularna. Ściany mają uszy. Zaraz, jakieś są zawalone misje. Tak, muszę sprawdzić. O, no niestety ta misja została anulowana, mój drogi widzu. Więc niestety nie da się już tego jakby cofnąć. Trudno się mówi. Tu jeszcze jakaś misja poboczna. Może byśmy się już wzięli za coś naprawdę konkretnego. Róża pamięci. Źródło mocy nieśmiertelnego, królewską krew. Dobrze, trzeba już się wziąć za misję fabularną. No to już nie ma naprawdę co przedłużać. To robimy Sztandar Burej Chorągwi. Dobrze, to zatem nie ma co się już tutaj po prostu ociągać, opuszczamy Vergen. Powycinam sceny, gdzie po prostu nic nie działo się poza tym, że niszczyłem te harpie, żeby skrócić nieco bardziej odcinek. Czyli żeśmy już wykonali wszystkie misje fabularne i poboczne. Teraz właśnie fabularnie jeszcze nie wykonaliśmy, dlatego mówię, że misje poboczne już przeszłem, jak do tej pory, wszystkie. Patrz, nie da się z nim rozmawiać. Jakie dziadostwo. Wiedźmin krasnolud. To by było coś. No, powiem ci, że nie głupi pomysł. Wiedźmin krasnolud. Ale dobra. Bez pitolenia musimy już przejść przez mgłę, bo to nie ma już sensu tutaj siedzieć. Zrobiliśmy już dostatecznie dużo, więc nie powinniśmy już tutaj siedzieć, tylko przekroczyć próg i przejść przez tą cholerną mgłę i stoczyć się z duchami edilickich upiorów, które oczywiście nam nie będą stwarzać zagrożenia, no bo jak dla Geralta to jest w ogóle pikuś jeszcze. Okej, przechodzimy przez mgłę. Takie już jest przynajmniej jakby moje postanowienie. Zapiszę jeszcze grę, żebym miał postęp jakiś. Okej, możemy już spokojnie przechodzić przez tą mgłę. Nam to i tak nic jakoś nie stanowi zagrożenia w końcu. Okej. Mgła, no też się cieszę. Filipo, cip-cip. Okej, zaraz nam się wylęgnie Filipa w postaci w formie ptaka. No i nam tu pomoże. Okej, weź sobie lepiej jakiś miecz, najlepiej wiedźmiński. Trzeba iść. Ale jesteś brzydki. Tutaj nam lipę robią. Tak szczerze mówiąc, lepiej będzie jak po prostu... Ooo, kurczę, lecz tych jestem upiór. O! O ty! Ło! Dalej są te drogi mocne. Pudło, trzeba się zająć upiorami. Tutaj!
upiory, a nie drogi. Okej, okay, jeszcze jeden upiór, dziękuję. O, proszę. Jak ładnie na kolana pada. Pozbierałbym sobie jego składniki, ale to chyba raczej niemożliwe. Niestety trzeba się z tym pogodzić. Da się zniszczyć to w ogóle? Nie, lepiej nie przekraczajmy progu. Okej, tu padasz. Teraz przejdziemy naprawdę dużo. Ojej. No i teraz trzeba się upiorkami zająć. One tutaj przede wszystkim będą robiły cały burdel. O, upiorna zginęła. Okej, okay. Trzeba je tutaj... No patrz, zaraz mnie to wykończy. O, to było chyba dobre posunięcie. Jak dla mnie, o. Ale już nie wypiję sobie takiego na przykład... O, przeszliśmy na drugą stronę, ledwie, ale się udało. Zarąbiście, w końcu, i jesteśmy w Kedwen. Tak, w Kedwen? Bo ja już sam nie wiem. Ale chyba raczej w Kedwen. Przeszliśmy na drugą stronę, szukamy Triss Merigold. Siema. Nie mogę iść dalej. Jeśli Detmold wyczuje moją obecność... To? Jak mam wrócić do Vergen? Będę czekać w okolicy. Pośpiesz się. Aha, okej. Okay. Dobra. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy, naprawdę. Stan gry zapisany. No teraz naprawdę bez że... Co to leży? Rozkazał Trzylarda Filca Steller. Przeczytamy sobie, aż cieka... No kurde, nie zdejmuj butów. Co za łom. Oż ty pało. Ty kurde. Ja kiedyś dorwę tego cesarskiego debila i go zabiję, no. Nie ma co, no, zginie marnie. Idziemy sobie, idziemy. Tu je, tam jest Filippa Elhart. Teraz musimy uważać. Ktoś tu leży. Tak na nas patrzy dziwnie. Kimże on jest? Przeszukuję go. Co on tam ma? Co ty tam od niego bierzesz? Portki? Geralt? Jakiś posążek. Jakiegoś starego Hinola. Coś tam wziął. Co to było? Wiedziałem. Cholera, wiedziałem, że to ty. Siema. Gdy we mgle zaczęło się kotłować, powiedziałem chłopakom, to Geralt z Rivii, albo nie nazywam się Vernon Roche. To twój kumpel? Znalazłem go przed chwilą. Już nie żył. Ciekawe. To chyba wergeński strój. Prawie przedarł się przez mgłę. Czego tu szukasz? Nie twoja sprawa, Roche. Właśnie. Nie moja? Gdy Kedweńczycy zorientują się, że przylazłeś z Vergen, posiekają cię na kawałki. Triss jest gdzieś w okolicy. Wciąż szukasz swojej czarodziejki? Tak, szukam. Gdyby się tu pojawiła, wiedziałbym o tym. W takim razie mało wiesz. Albo zwyczajnie kłamiesz. Chędosz się, suczy synu. Nie jestem ci nic. Ja też. Dokonałeś wyboru. Uciekłeś z elfami, a Ves o mało nie zginęła u tego kurwiego syna Loredo. No tak. Nie jestem jednym z twoich ludzi, Roche. Nie zdradziłem cię. No tego właśnie. Nie powiedziałem. Ale pomyślałeś. Z tobą albo przeciwko tobie, co? Śmierć Foltesta pewnie też już cię nie obchodzi. Zabójca porwał Triss, pamiętasz? Pomóż mi ją znaleźć. Obiecuję, że dotrzymam słowa danego w lochach lawaletów. Nie wiem, dlaczego to robię. No właśnie. Dobra, jeśli Triss rzeczywiście jest gdzieś w obozie, to może przebywać tylko w jednym miejscu. Na tyłach, blisko brzegu, rozłożyli się Nilfgaardczycy. Nikt nie ma tam wstępu. Możesz się przekraść przez obóz, albo przejść jaskiniami. O bramach zapomnij. Wejście do jaskiń jest w namiocie marketanek. Panienki sobie wymyśliły, że będą tamtędy chodzić na hrabiów i rycerzy, ale zalęgły się tam potwory.
Jeśli masz dość zabijania potworów i chodzenia na dziwki, to na wschodzie znajdziesz ścieżkę prowadzącą nad rzekę. Dotrzesz w okolice kantyny, a potem będziesz musiał się przekraść przez cały obóz. Okej. Okay. Dzięki, Rosz. Trzymam cię za słowo, Geralt. Kurde, już miałem go zabić, ale widzę, że to jest jednak taka postać, która wie, co robi. Okej. Okay. A teraz trzeba wybrać. Może pójdziemy tą drogą. Suwaj dupę. O, proszę, widzę, że już nawet tutaj spory śmią mnie atakować. One mi gówno zrobią. Mają gówno do gadania, bo ja tu jestem potęgą chodzącą. Taki damage brać to jest coś. Okej, dobra. Zajebiście. Coś się tu pali. Okej. Czyli jesteśmy w pobliżu marketanek. Dziwnie się w życiu układa. Laski, laski. Jeszcze raz laski. Proszę, proszę, wiedźmin. Dziewczyny, ja nie przyszedłem na ten dom. Czego chcesz, przystojny kawalerze? Chciałem pogadać. Możemy rozmawiać, ale będzie cię to kosztowało jak zachędożenie. Zgadzam się. Pytaj więc, o czym chcesz rozmawiać? Muszę się dostać do obozu, niezauważony. To będzie kosztowało więcej niż zwykłe chędożenie. Okej. Dobra. Chwileczkę, tylko jakoś chcę, wiesz, porządnie to zapłacić. O kurde, jak ja się naklikam. A nie da się jakoś szybciej? O, dobra, idzie jakoś to. Boże, jak to wolno idzie. Czekaj. Trzeba będzie odczekać trochę. Aż dojdzie do tej sumy. No zapłacę ci wszystko, kurczę, no. Tylko nie narzekaj. Czekaj, jakbym mógł ci na przykład zapłacić połowę z tego, Na przykład 250. To za mało. Muszę się dostać do obozu. Niezauważony. To będzie kosztowało... Dobra. Czyli tak chcesz stawiać sprawę. Kurczę, ty naprawdę masz coś z głową, kobieto. Dobra, no to poczekamy sobie. Zarąbiście. No no cóż, jak chcemy informacji, to przekupstwo będzie jedynym rozwiązaniem problemu. A jeszcze i tak się zdążymy wzbogacić, spokojnie. Geralt z tym nosem to on normalnie by tu wszystko zrobił. Uwierzcie, bo taki ma węch teraz, że on może tu wszystko wyczuć, wywąchać, wywęszyć. I Bóg wie jeszcze jakie rzeczy by mógł zrobić. No szybciej się, niech te monety rozlatują, kurczę. Nie będę całą wieczność czekał, aż dam jej pełną sumę. Kurczę, co to ja się będę. A jak jej dam 500? Albo nie, dam jej już całą sumę i niech nie narzeka. To takie trochę wkurzające jest to, że kurczę, każe mi dawać całą sumę, żeby ona się mogła napchać, kurde, do tych... Pewnie sobie do tych piersi chowa te hajsy. Żeby miała większe, żeby mi było gdzie macać oczywiście. Aha, tyle wystarczy. Mamy tu podziemne przejście na plażę wewnątrz obozu. Aha. Dzięki. Nie używamy go, bo tam coś żyje. Coś groźnego i złego. Dam sobie radę. Wejście jest w namiocie. Okej. I mamy klucz do starej wieży. No żyją. Tak po prostu. Aha, to do namiotu trzeba wejść. Do którego namiotu? Właśnie, dobre pytanie. Myta nie zbierają pod groźbą pięści. Tutaj trzeba wejść, nie? No i co? Leczkę. O, proszę, tutaj, czyż nie? Miłość, nie wojna! Okej, dobra. Aha, czyli do obozowiska Nilfgaardu trzeba się udać. Coś czuję, że to będzie mega hard, to sobie zapiszę jeszcze. To
Tutaj już sobie przypomniałem, że będzie tutaj walka z bandytami. Okej, drzwi otwarte kluczykiem. Jak najbardziej na plus. Dobra, przechodzimy przez te wrota. A jak dawno się przez takimi podziemnymi gównami nie szlajałem. Jak dzisiaj. No, trzeba znowu zaskoczyć. Kurczę, jeszcze niżej. Oj, tutaj jeszcze nie byłem, powiem wam szczerze. Jestem tu pierwszy raz i wyczuwam tu zagrożenie. O kurde. Kaczar? Dokładnie. Zgadza się nawet. O kurde, jak to zapierdyla. Jak to gówno za... Czekajcie, weźmy sobie znak Irden. Chodź tu, kaczerbie. No chodź, chodź. O tak. Dobra. Okej. Chodź tu, kaczerbie. Spodoba ci się to. O tak. Już po tobie. O tak, jak się to wszystko rozległo. Biedny kaczarku. Okej, dobra. Wiedziałem, jak już od razu działać z tym gównem. Żeby się naprawdę nie ociągać. Nie będę zbierał tego świństwa. Tylko strata czasu. O, pożeraczka zwłok, którą sobie pociacham bez problemu. Jakoś dziwnie teraz Geralt walczy. Ale cóż, to jest Geralta z tym walki. Coś tutaj pominąłem? Coś tu jest. Ale na pewno nic ciekawego. Tego nawet nie będę zbierał. To trzeba będzie zejść. Jak nie mam. Jest ci dobrze. Bardzo ci dobrze, nie? Okej, dobra. O, tu jeszcze jest Milec. Ale cię wykończymy jednym dobiciem. Przynajmniej nie wybuchłeś mi na twarz. To aż by było obrzydliwe. Troszkę coś tu jest. O. Wyśmienity srebrny ważny sztylet. Okej, coś tam zebrałem. Zaraz zobaczymy, co to jest. Kedweńska zbroja plus 15. My mamy pancerz Kairana plus 12, jest epicki. Podpalenie, ale to wszystko jest takie słabe. To nie. Nie będziemy się tak po prostu. Chociaż czekajcie, mamy tutaj jeszcze różne takie wzmocnienia. O, wzmocnienia tutaj jakieś szukam. O proszę, ile mamy wzmocnień? A ten pancerz ile nam daje wzmocnień? Tylko dwie. No to nie, to nawet nie opłaca się tego zakładać. Mimo tego, że to już jest pancerz Kairana, który jest epicki, to lepiej to nosić niż takie pospolite gówno. Okej, wbijaj tam na górę. Oj, coś oba... Okej, chyba już żeśmy się na tyle przydo... Coś mnie zaraz będzie atakowało. Tutaj zgnilec pieprzony. Dokładnie, to zaraża jak ich mało. Tutaj chce się dostać. Okej, tu można wejść, ale nie wiem na co. What the hell? O kurde, jak... Tutaj są lagi. Ale nie, nasz cel jest tam niżej. Tylko po prostu chciałem się rozejrzeć, ale tam to jest takie kurde. Łohoho, podpalenie. Siła. Podpalenie już jest masakra. O kurde, trochę tych zginów się nasrało. To jest właśnie źle teraz. Żebym teraz tu nie skinął tylko. To szkoda mnie. Ale daję radę. Ok,
Okej, odsuwam się od tych wybuchów, żeby mnie jakoś nie poraziły. Sprawdzam całą jaskinię, bo może znajdę jakieś ciekawe rzeczy. Coś tu jest. Tak czuję. A? Coś tu mamy? O, skrzyneczka z orenami. Mało. 3 oreny, no to bieda. Totalna. Tu już nic nie znajdziemy. To nawet nie ma na co liczyć. Że w ogóle coś tu będzie takiego, co by nas, nie wiem, zadowoliło. O. Coś czuję, że tutaj to jest chyba kolejny wrak. Nie. Kompletna złuda. Nic innego. Okej, tu już wchodzimy. Okej. Teraz trzeba będzie wejść tam wyżej. Zaraz skończymy odcinek. Naprawdę. Okej, kto ty jesteś? Edgar Nordling. Gdzie ty się niby wybierasz? Aha. Do ambasadora. Z całym tym żelastwem na plecach? Aha. Widziałeś w okolicy rudowłosą czarodziejkę? Chyba nie zrozumiałeś mojej delikatnej sugestii, Nordlingu. Oddaj broń. Nie szukam kłopotów. Szilard Fitz Esterlen czeka. No dobra. Metnary, rawne wart, hetman. Siema, gnoju. A, pojmali mnie, zajebiście. Geralt? Miałem nadzieję, że się więcej nie spotkamy. Przyłapaliśmy go, kiedy skradał się przez obóz. Ekscelencjo, odebraliśmy mu broń. Kurczę. Ester Garemnit. Pamiętam, jak mówiłeś Foltestowi, że chcesz wrócić do polowania na potwory. Triss Merigold została porwana. Czarodziejka? Doradczyni Foltesta? Słyszałem, no właśnie, że przybyła do Vergen i liczyłem, że uda nam się spotkać. Ale jeśli została porwana... Teraz rozumiem, dlaczego nie mogłeś zwyczajnie usunąć się w cień. Są też inne powody. Doniesiono mi, że sprzymierzyłeś się ze Skojatel. I to z samym Jorvetem. To prawda? Mniej więcej. Słyszałeś o rzezi Ensid w wąwozie Hydry? Królowie Północy wymogli na cesarstwie egzekucję zbrodniarzy wojennych z brygady Richet. Jorvet był na liście skazańców. Coś Geraltowi się przypomina. Coś mu się przypomina. Września 1269, wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady w Lichet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy gonu. 23 listopada 1269, Cintra, wieś Zimna Woda i kolejna ofiara gonu. 11-letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270, przełęcz w górach Armusz. Mantikora cesarska, jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację, teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270, Jaruga. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10 a 20 rokiem życia. Wszystkie poza Yennefer. Kuźwa. To się nieciekawie działo w tamtych czasach Geralta. A dlaczego takie rzeczy mu się przypomniały? Tego nie wiem. Zabawne. Skojatel uważają, że cesarz ich zdradził. Tymczasem masakry w wąwozie Hydry dokonano na żądanie władców północy. Dobrze się czujesz? Znakomicie. Przykro mi, ale nie mogę poświęcić ci więcej czasu. Przede mną długa droga do Lochmuin. Rada i kapituła czekają, a Triss Merigold jak zwykle pojawia się w ostatniej chwili. O czym ty mówisz? Figurka. Musi mieć ją przy sobie. Co? Co to ma znaczyć? O kurde. Chciałem ci kogoś przedstawić. Ok.
Kogo? Oto Van Hemar, mój osobisty czarodziej. Wyczuł, że Triss zbliża się do naszego obozu. Miała jednak przybyć w innym towarzystwie. No cholera, jasno. Co z tym zrobisz, gównie? Coś ty zrobił? I bał cię? What the fuck? Co to ma z tym wspólnego? Zanim zginiesz, Wiedźminie, możesz mi wyjaśnić, w jaki sposób wszedłeś w posiadanie tej figurki? Jeśli ją skrzywdzisz, znajdę cię nawet w Nilfgaardzie. Triss pomoże nam odszukać i osądzić zdrajczynię cesarstwa. Nie wiem, czy zabiłeś Taryfika, czy znalazłeś go martwego. To już nieistotne. Wolałbym nie skazywać na śmierć kogoś, kogo ułaskawił sam cesarz, ale niestety nie mam wyboru. Van Hemar, gdy już z nim skończycie, złóż Cynthii moje gratulacje. Co? Wyprowadzić w pole Philip Eilhart to nie lada sztuka. Żegnaj, Wiedźminie. Ty kurde, dziadu. A no tam płynie sobie teraz Triss Merigord, nie? No i zajebiście. To dobre miejsce. Zniszczę cię. Gotów jesteś, Geralcie z Rivi? Pewnie. Tak. Wolałbym zmierzyć się z tobą w walce, ale nie będzie nam to dane. Dlaczego? Ała. Walcz ze mną, kurczę. O-ou. Chcesz mnie zabić, tak? Bezhonorowo. Coś ci rycerzyk padł, dziadku. O, proszę, Vernon Rush. No. Dobry, dobry ruch. Jak mu skopa walnął, dobre. Dobry deal. Siema, Rush. Nie wierzę, że mi pomogłeś. Po tym wszystkim. Ale i tak będę po stronie Jarveta, ty gównie. Pomogłeś mi tylko dlatego, że jesteś głupim debilem. No walcz teraz ze mną. Takiś kozak. Nilfgaardczyku, jednak będzie nam dane. Pokaż, na co cię stać. Rosz, może byś mi pomógł? Gdzie jest Vernon? A, teraz sobie strzela. Czekaj, tych kuszników trzeba rozpieprzyć. Jaki damage mi bierzesz? Ło, ho, ho, ho. Ło. Chwileczkę, wezmę sobie teraz... O, znak Ard. O, ze znaku Arda będziemy go brać. Będzie nam najłatwiej. Okej, okay, ciebie tu wykończymy i jak go ładnie ciachnął. Trzeba to unikać. O, weszedł to. Dobre. Chwileczkę, teraz znak Irden. Znak Irden, kurczę. No chodź, chodź tu. Depnął się. Dobre. No kurde, połóż na nim jeszcze jeden znak Irden i będzie git. No chodź, chodź tu. No ta co ucieka się boi, kurczę, dziad. Teraz znowu się boi. Patrz, on teraz się inotepa. Co za dziad, cheater. Nie ma podleczania się. Kurde, ja ci dam uciekać. Dobra, ucieka. Jaki walony tchórz. Jest! Zdychaj. Jak za starych dobrych czasów. Od lat nie zabiłem Nilfgaardczyka. No widzisz. Swoją drogą wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Wow.
Szilard Matris. No właśnie. Zabierają ją do Lokmuin. Teraz rozumiem, skąd ta awantura. Ambasador Nilfgaardu porywa byłą doradczynię Foltesta. To strasznie śmierdzi, Geralt. Wygląda na to, że czarni także chcą być obecni przy odnowieniu kapituły. Tylko Triss doprowadzi nas do królobójcy. Muszę ją uratować. Nie tylko ona, Geralt. Ale wszystkie inne tropy wiodą do tego samego miejsca. Shili udało się namierzyć kryjówkę zabójców. Ukrywali się niedaleko stąd, w wąwozach. Detmold wysłał tam swoich ludzi, ale morderca Foltesta uciekł. Osłaniało go dwóch innych wiedźminów. Jednego udało się wziąć żywcem. Przed śmiercią wyznał, że nasz mięśniak pojechał do Lokmuin. Magowie chcą wskrzesić radę i kapitułę, które kiedyś reprezentowały wszystkich czarodziejów i czarodziejki północy. Jako że Lokmuin leży w Kedwen, Henselt na pewno się pojawi. Będzie też Radovid, władca Redanii. Ale delegacja Nilfgaardu? To się tam będzie działo. Triss, Radovid, banda magów, królobójca i Nilfgaard. Za dużo grzybów w tym barszczu. Jest jeszcze coś, Roż. Muszę zobaczyć się z Henseltem. Po co? Myślisz, że chcę go zabić? Gdybym miał cię za królobójcę, już byś nie żył. Obym nie musiał tego żałować. Henselt powinien być w swoim namiocie. Odwrócę uwagę strażników. Teraz go zabijemy. Będziesz zdany na siebie. Mam u ciebie dług. Co już nawet nie jest zabawne, Geralt. To jak? Gotowy? Do dzieła, Roż. Dobrze, wykorzystamy cię teraz, Roż. Teraz cię wykorzystamy. Ej, a gdzie mamy wiedźmiński miecz? Chwileczkę, ekwipunek. Tak nie ma być. O, jest. Zdjęli mi gnoje. Schowaj się, Geralt. Okej, jestem schowany. Ej, wy tam! Chodźcie tu! Czego chcesz, Temerczyku? Czarni biją naszych! Co? Kurwa, ich mać pożałują! Okej. O kurczę, to są inni jeszcze. Muszę ich czymś zająć. A skąd wiesz czym? O, użyj Ard. Chwileczkę, Ard. Git majonez. Teraz wyjmuj ten drugi miecz. I Henselt, twoja kolej. Kim ty przyszedłeś mnie zabić? Tak. Przyszedłem po twoją krew. Chcesz mojej krwi? To walcz ze mną i spróbuj jej utoczyć. Spokojnie, wreszcie mogę zabić. Potrzebuję tylko odrobinę. Kim ty w ogóle jesteś? Kimś, kto trzyma miecz przy twojej szyi, wasza wysokość. O cholerę ci moja krew. To nie powinno cię, królu, obchodzić, ale ręka mi drętwieje. Zaraz mogę mieć twojej krwi aż nadto. Jeśli mnie zabijesz, nie wyjdziesz stąd żywy. Wasza wysokość, albo dasz mi tę krew dobrowolnie, albo sam otworzę ci żyły. Wolę to pierwsze. I ty pewnie też. Jeśli sam utoczę krwi, będę musiał znowu przedzierać się przez cały obóz. Kto wie, może któremuś z żołnierzy się poszczęści. Obyś zczesł, skurwielu. A wtedy ta upiorna mgła będzie wisieć na granicy, póki twoim rycerzom nie odechce się wojaczki. O czym ty mówisz? Wiesz, jak otworzyć drogę mojej armii? Wiem, ale martwemu mi się to nie uda. Dobra, dostaniesz moją krew. Ale przysięgnij, że rozegnasz mgłę. Masz moje słowo, królu. Nie wiem, czy błędu nie zrobiłem. Ale póki co... oddaj krew. Dzięki. Naprawdę wielkie dzięki.
Teraz zawija swoją rękę, dłoń, żeby nie wykrwawił się chłopak. Dzięki. Pamiętaj o naszej umowie. Moi ludzie wyprowadzą cię z obozu. Nie chcę, żeby któremuś z żołnierzy się poszczęściło. A powiedz po mi tylko, jak przeszedłeś przez mgłę? Jestem wiedźminem. W takim razie potrzebna mi armia chędożonych wiedźminów. A po co ci? Chyba oszalałeś. Dobra, wyprowadza nas stąd. Dziękuję. No. Wiecie co? Skończmy już odcinek. Okej. Okay. To może jeszcze pójdziemy porozmawiać z Filipem Eilhart. No to chyba nie jest takie trudne i dalekie. Ale trzeba będzie przejść przez mgłę. Na pewno. Ale dobra, to już w następnym odcinku. Załadujmy jeszcze level up. Nie dziennik, tylko level up. Tutaj postać. Okej. Okay. I od razu kończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 32 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Jeżeli wam się spodobał, a na pewno był epicki, jeden chyba z niewielu epickich odcinków, to nie zapomnij ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!